Nazwa Hubertus pochodzi od świętego Huberta, patrona jeźdźców, leśników i myśliwych. Święto obchodzono już w 1444 roku. Początkowo były to wielkie polowania. Teraz organizowane jest na zakończenie sezonu jeździeckiego. Do Polski dotarło dopiero w XVIII wieku. Podobne do klasycznych Hubertusów polowania można oglądać jeszcze na przykład w Wielkiej Brytanii. Huberto to tradycyjne święto jeźdźców i myśliwych. Ono odbywa się na jesieni w okolicach Dnia Świętego Huberta. My łączymy to od kilku lat razem z ostatnim dniem sezonu wyścigowego i to właśnie jest dzisiaj. Dzisiaj jest 16, ostatni dzień w tym sezonie, a po zakończonych wyścigach zabawa przy Hubertusie. W tym roku tor wyścigów konnych odwiedziło około 80 tysięcy ludzi. Na początku sezonu pojawiły się komplikacje finansowe. Jednak władzom obiektu udało się z nimi poradzić i uważają sezon za udany. Ostatni rok był o tyle trudny, że w ciągu roku mieliśmy pewne perturbacje związane z zawirowaniami politycznymi i z niepełnym finansowaniem sezonu, jeżeli chodzi o nagrody, ale poradziliśmy sobie z tym i sezon kończymy z sukcesem. Za chwilę okaże się, kto jest najlepszym jockeyem sezonu, za chwilę okaże się, który koń był najlepszy na torze. Mieliśmy świetną frekwencję koni z zagranicy. Przyjeżdżali tradycyjnie Czesi i startowali dużo na naszych koniach i przywieźli swoje konie. Jedną z dzisiejszych gonitw wygrała Austriaczka Cornelia Freisel na wierzchowcu imieniem Naros Expo. Nagroda w wysokości 4000 zł trafiła w ręce właściciela konia Margarety Norenius. Ja się cieszę, że akurat z tym koniem mogę wygrać, bo to jest dosyć trudny kon do jazdy i dużo pracy składałam w treningu i to w końcu opłaca się. Postawiłam na duet Neros i Parada Mocy w gonitwie 11.50 i okazała się to szczęśliwa gonitwa z wygraną. A dlaczego akurat na te konie pani postawiła? Bo to taka kombinacja cyfr, która mi się podoba, 2 na 7. Dawniej emocji dostarczało polowanie, dziś zmagania zwierząt, a po wyścigach plenerowa biesiada przy ognisku, śpiewie i gitarze. Dla Echo24 Agnieszka Szwec.